uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2011. Radni dostali nowe formularze uchwały Rady Gminy Raszyn. Zmiany budżetu, tam chyba niewielkie zmiany są. Poproszę przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię. Komisja Budżetu zgodnie z poprawkami, jakie przedstawiła pani skarbnik na komisji, przyjęła projekt uchwały jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Wilo o zreferowanie. To w stosunku do tego, co państwo otrzymali, się zostały wprowadzone naprawdę drobne zmiany. Znaczy jest ich kilka, ale o małe kwoty. O wprowadzenie środków na zakup piwa dla OSP Falenty. O przeznaczenie 9 000 zł. Oczywiście te pieniądze zabierały też ze środków dla Straży Pożarnej i Gospodarki Bieżących. Wprowadzenie środków również na zadanie w inwestycjach 10 000 na projekty, wykonanie projektów na placach zabaw w celu umieszczenia nowych urządzeń. Chodzi tutaj o placach w Nowych Grobowicach. I jeszcze są dwa przesunięcia, właściwie trzy przesunięcia. Jedno w wydatkach bieżących w działalności usługowej, chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to, że do tej pory dla Urzędowi Miasta Pruszkowa zwracaliśmy pieniądze za posiedzenia Komisji Urbanistycznej, która opiniuje plany gminne. Natomiast w tej chwili będziemy płacić bezpośrednio członkom komisji, wobec tego zaistniała konieczność zwiększenia środków na paragrafy wynagrodzeń bezosobowych oraz założenia dwóch paragrafów 411 i 412, to są składki do ubezpieczenia społecznej, składki na fundusz pracy. Z uwagi na to, że dwóch członków komisji jest to są emeryci, od nich trzeba będzie odprowadzać składki. To jest też w ramach tego samego rozdziału przesunięta kwota łącznie 4100 zł. I jeszcze jest założenie nowego paragrafu, którego nie było w tegorocznym budżecie, w dziale 400. To jest paragraf 4270, usługi remontowe, do których zaliczamy również usługi konserwacyjne. I chodzi tutaj o konserwację tego tak zwanego źródełka, które się mieści przy ulicy Unii Europejskiej. To jest przesunięcie też w ramach działu 402 5000 zł. Oraz jeszcze jedno drobne przesunięcie, które mogło być wykonane, zrobione zarządzeniem, ale tego przesunięcia nie będziemy robić zarządzeń. To jest przesunięcie kwoty 6000 w administracji w rozdziale 750-75 promocja gminy. Paragrafu 4300 to jest zakup usług pozostałych, na paragraf 4430 różne opłaty i składki. Kwota 6000 zł. I to tyle, jeżeli chodzi o wydatki bieżące majątkowe, to wspomniałam w międzyczasie, że to jest 5000 zł i 10 000 za rozbudowanie placu zabaw. Znaczy wykonanie projektu. Postanowienia zadania. Ta promocja gminy, to bo tak szybko pani przyleciała, na tym wszystko, gdzie to jest? 550-750. To jest taka zmiana, która nawet nie wymaga uchwały Rady Gminy, no, żeby nie tworzyć niepotrzebnie jeszcze jednego dokumentu z zarządzania pana wójta, to akurat ponieważ sesja jest dzisiaj w Poznaniu, sobie państwa. Na co to 6000 jest? Na zwiększenie środków na różne opłaty z przeznaczeniem na opłacenie prawa do użytkowania Globa Tras Polska w wysokości 10 000, a dokładnie 6. Że chyba pięknie panią Kochę pamiętam, byłam uczestniczana na komisjach, gdzie mamy 10 000 na zagospodarowanie placu zabaw na Słominie, na projektowanie. Taka sama sytuacja była na jesieni, że trzeba projektować. To może pytanie do wójta, czy na tamto zadanie są pieniądze?
że tam jest Stowarzyszenie Sołeckich Zarząd. Przepraszam bardzo. Na poprzedniej sesji wyrósł zapis pani Kopel i dziękowała za to. W związku z tym myślę, że ma pewną wiedzę, skoro dziękowała. Także jest zapisane. Na poprzedniej sesji było zapisane, ponieważ tak się okazało, że w tym zadaniu zostało jakby jeszcze w tym jakby dodatkowa potrzeba jeszcze zaprojektowania tego placu zabaw w Słominie. W związku z tym musimy to zadanie dofinansować jeszcze dodatkowo na to 10 tysięcy złotych. Tak samo oczywiście, bo tam jest w tej kwocie finansujemy szereg projektów. Część z Państwa Sołtysów przewidziała fakt konieczności robienia projektu, zarezerwowała na to odpowiednie środki, a część z Państwa Sołtysów uchwaliła uchwałę Funduszu Sołeckiego, że środki zostaną przekazane na zakup zabawek, ale nie pomyślała o tym, że trzeba do tego zrobić stosowny projekt. W związku z tym, żeby już te fundusze sołeckie można było zrealizować, podjęliśmy takie działania, żeby dodać odpowiednie kwoty pieniężne na realizowanie tych projektów. Także projekty będą realizowane w kilku miejscach, a finansowane z budżetu gminy w Nowych Drochonicach, Słominie i w Raszynie Zachodnim. Tutaj będziemy na akwizycji jesieni. Tutaj będziemy realizować to ze środków gminnych Rady Sołeckich, ponieważ no, tego, w tym zapisie już nie możemy dokonać żadnych. I stąd będzie się dzisiaj. Ale ponieważ jak jestem przy głosie, ja bym miał jeszcze ewentualnie taką prośbę, żeby dodać jedno zadanie, to znaczy projektowanie ulicy Przesmyk w Rybie. Tutaj mam pismo mieszkańców. Tutaj do tego wykazu ulic gminnych, które mamy tutaj po prostu przedstawiane, nawet nie dodając na dzień dzisiejszy kwoty, nie zwiększając kwoty tych 700 tysięcy, dopisać po prostu tylko ulicę Przesmyk. Bo tak się składa, że w tym zadaniu, które tutaj mamy, jest szereg ulic, które jeszcze mają jakby, jesteśmy na etapie realizowania i ustalania praw własności, czyli nie mamy jeszcze jakby wyczyszczonych spraw własnościowych dotyczących tych ulic. O tyle w ulicy Przesmyk, no, mieszkańcy zwrócili nam uwagę, że mamy już jakby te prawa własności, że te procedury zostały przez nich spełnione, że wszyscy się zrzekli swojego czasu na rzecz gminy prawa do tych elementów w dziale, które znajdują się w pasie drogowym. No i no, powinniśmy w takim układzie włączyć to ich zadanie, czyli projektować tej ulicy do zadań budżetowych. Także moja prośba tutaj o zwiększenie tego zakresu zadań o projektowaniu ulicy Przesmyk. Bardzo. Otwieram dyskusję. Jeszcze raz, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Gospodarka komunalna i ochrona. Mamy zwiększenie o 480 tysięcy. I tutaj w drugiej tabelce mamy gospodarka komunalna i ochrona środowiska 676 tysięcy. Tak, jeden to drugie to są przygody, drugie są wydatki. To tak, z czego to wynika, ja to mówiłem, bo widzieć Państwo, którzy byli na Komisji Budżetu, pamiętają, ci, którzy wcześniej na Komisji Budżetu też to o tym rozmawialiśmy. Zachodzi konieczność zaprojektowania i wykonania jako inwestor zastępczy elementu przy kanalika, tej tak zwanej, no kawałka, mówiąc sadowitnie, tego rurociągu plus ta studzienka rewizyjna, która znajduje się na terenie posesji. Przepraszam, panie wójcie, ta studzienka to nie jest, jak czytaliśmy dopiero, to, że to jest bez, do studzienki. Nie, to jest to. Proszę pani, ten przy kanale, który tego ja mówię o tym odcinku, to przyłączam. Bo teraz będziemy, znaczy ja nie chciałbym, żebyśmy tutaj łapali się za słowa, co to jest przy kanalik, a co to jest przyłącznik. Bo teraz, jeśli chodzi o
słownicze, pojęcie, no pewnie będzie się to zajęło nam tutaj pewnie z godzinę tłumaczenie, co jest co. Więc zróbmy w ten sposób, ponieważ tutaj nawet zapisy jakby ustawy nie są dokładnie precyzyjne. Ja chcę określić, w ramach projektu unijnego realizowane jest dofinansowane i realizowane jest zadanie budowy sieci kanalizacyjnej do posesji mieszkańca. Do tej pory robiliśmy to tak w ramach naszych funduszy środków, że było to robione do tej pierwszej studzienki, która znajdowała się na terenie posesji. Tego w ramach zadania rozliczalnego ze Funduszu Spójności na dzień dzisiejszy robić nie możemy. Ale żeby móc usprawnić sam proces przyłączania się poszczególnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, jednocześnie nie sprawiać tym mieszkańcom trudności, gdyż zaczopowanie tego przyłącza na wysokości granicy posesji wiązałoby się z tym, że oni musieliby dostawać warunki przyłączenia, musieliby sporządzać projekt, musieliby kupować mapę do celów projektowych, musieliby uzgodniać samą wcinkę w ten rurociąg i tak dalej, i tak dalej. Mielibyśmy z tym bardzo dużo trudności, poza tym sprawilibyśmy olbrzymie koszty mieszkańcom. Wtedy koszt takiego przyłączenia się do sieci przez mieszkańca wynosiłby około 5, 6, a czasami 10 tysięcy złotych. Dlatego chcemy wykonać to zadanie tak w tym samym zakresie, jak to było do chwili obecnej robione. Z tym tylko, że mieszkaniec będzie jakby zlecał nam jako inwestorowi zastępczemu realizowanie tego odcinka. Każdy mieszkaniec będzie miał to rozliczane zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami, które będą tam poniesione i będzie otrzymywał wykonane zadanie w ten sposób. Jednocześnie będzie podpisywał z nami stosowną umowę na wykonanie tego przyłącza i płaci tego fragmentu, nie nazwę nie przyłącza, tego fragmentu i płaci zgodnie z kosztorysem. Zapewni to możliwość szybkiego raz przyłączenia, dwa podpisania umowy na zrzut ścieków, ograniczy to możliwości jakichkolwiek oddalania tego terminu podpisania umowy. Jednocześnie myślę, że też ograniczy jakąś taką nieuczciwość, która mogłaby wystąpić w tym momencie przy podłączeniu się do sieci kanalizacyjnej. Żeby wykonać to zadanie i uzyskać, wyłonić wykonawcę tego zadania, potrzeba nam odpowiednich środków. Z ilości kanalików, z ilości tych elementów, które są zgodnie z projektem, koszt tych elementów sumaryczny wynosi 76 tysięcy złotych. Jest to całkowita kwota, która zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zostanie jakby zrealizowana w sensie tego zadania, ale żeby móc ogłosić przetarg, musimy ogłosić przetarg na całe zadanie, czyli na wykonanie całości tych elementów. Zaś różnica, którą ujęliśmy w dochodach gminy, to jest kwota 400 tysięcy złotych, prawda? Tam jest w tych granicach. Dokładnie proszę mi podać. 486 tysięcy. Wynika to z tego, że zakładamy, że już na pewno nie wszyscy mieszkańcy nie podpiszą z nami tych umów. Wszyscy mieszkańcy nie podłączą się do tego w ten sposób, który my tutaj realizujemy. Będą musieli to robić w okresie późniejszym, ale na to my nie mamy wpływu. Jednocześnie też istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że któryś z mieszkańców będzie chciał, żeby tę część jakby rozłożyć mu na raty. Pewnie w jakichś tam jednostkowych sytuacjach takich wyjątkowych będziemy również na to się zgadzali. I wtedy ta kwota, jakby, którą uzyskamy od mieszkańców, będzie znacznie niższa, czyli wynosiła te 486 tysięcy. No też zakładamy, ale zarówno jedno zadanie, czyli budowa tych elementów, jak i drugie zadanie, pobieranie opłat od mieszkańców za te elementy, na pewno nie będą to na takich kwotach, jak tutaj jesteśmy, mamy podawane w budżecie.
po prostu, żeby ogłosić przetarg, jeszcze raz powtarzam, musimy określić całe zadanie zgodnie z projektem. I stąd jest te 676 tysięcy złotych. Taka kwota na pewno nie zostanie tutaj zainwestowana w to zadanie. Jednocześnie w związku z tym, że mieszkańcy będą płacić za ten element z tego, tej sieci, tego przyłącza, co już też nie jest element sieci zgodnie z dyrektywami unijnymi, to już nie będziemy pobierać tej takiej kontrowersyjnej opłaty 2400 zł, która była do tej pory pobierana, aczkolwiek trudna nawet do egzekwowania od mieszkańców, bo była to opłata, udział w tej budowie kanalizacji był opłatą jakby uznać dowolną, znaczy nieobowiązkową i jakby zależał tylko od dobrych chęci mieszkańca, czy taką wpłatę uczynił, czy też nie uczynił. My oczywiście możemy pobierać zgodnie z uchwałami, które były podjęte jeszcze w okresie poprzednim, opłaty adiacenckie w formie decyzji jednostkowych dla tych, którzy no wyjątkowo w jakiś sposób nie chcą przyłączyć się do tej sieci. Jednak no myślę, że takie rozwiązanie będzie o tyle dobre i klarowne dla mieszkańców, że każdy będzie płacił za siebie. Jeżeli ktoś, mało tego, bardzo tutaj z naszych pierwszych takich analiz wynika, że jeśli będzie utrzymana odległość do 2 metrów tego przykanalika i tej studzienki od ogrodzenia, to też to powinno się zamknąć kwotą niższą niż kwota 2400 zł, która była wpłacana do tej pory. I że to będzie w jakiś sposób też motywowało do tego, że każdy płaci za siebie i wtedy będą chętniej mieszkańcy się przyłączać do tej sieci i podpisywać stosowne umowy. To znaczy tak, tak będzie wyglądało. I powiem inaczej, mamy to narzucone trochę przez te systemy, które narzuca nam Fundusz Spójności i Unia Europejska, żeby móc dostać dofinansowanie. Ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest rozwiązanie stosunkowo sprawiedliwe i powinniśmy stosować to rozwiązanie również w okresie przyszłym, nawet jeśli tych dofinansowań zewnętrznych dzieci nie będzie. Że wtedy ujednolicamy sposób wykonywania tych elementów i dajemy mieszkańcowi taki sposób odpowiedzialny, możliwość przyłączenia, nie przyłączenia, jednocześnie pomaganie mu do przyłączenia. Taka jest intencja i taka jest intencja, że ten sposób używa. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, czy może Pan mnie uściślić, bo co będzie pierwsze, czy umowa podpisana, czy mieszkańcy będą wpłacać z projektu, bo jeśli oni nie wpłacą, a umowa zostanie z nimi podpisana, to tak jak i w tej chwili po prostu. Każdy się przyłączy, podłączy i nie ma możliwości ściągania. Jeśli mieszkańcy, panie Wójcie, taka jest sytuacja, gdyby mieszkańcy wcześniej płacili przy projektowaniu, tak jak na przykład gminy Lesznowola robią, jest, wszystkie są wpłaty mieszkańców, dopiero jest jakby robiony i jakby na ich kosz robiony projekt, dopiero później gmina wchodzi w inwestycje. Obawiam się, że taka sama sytuacja będzie i w tej chwili, tak jak do tej pory my płaciliśmy 2400, jedni nie zapłacili 2400 i tak się podłączyli, tak korzystają. Teraz ja powiem, jeżeli nie będzie podpisane umowy z nami na wykonanie tego elementu, to mieszkaniec tego elementu jeździć nie będzie. Będzie miał część rury zaczopowaną na granicy działki i w ten sposób będzie miał zakończoną tą kanalizację. Oczywiście będzie musiał później wykonać ten element, żeby mógł się przyłączyć we własnym zakresie. Jeżeli podpisze z nami umowę, to już jest to umowa cywilna, w ramach której my mamy wszelkie prawo egzekwowania zapisów tej umowy i dochodzenia tych wartości, które i tych kwot, które w tej umowie są. To jest zupełnie inna umowa, niż była do tej pory podpisywana umowa, znaczy umowa, no, taka dobrowolna wpłata mieszkańca kwoty 2400 zł na, jako udział jego w budowie tej kanalizacji. Tutaj dobrowolność była o tyle tego, że to był taki, można powiedzieć, w gminie
dziwny trochę, dżentelmeński układ między mieszkańcami a urzędem, który wykonywał te inwestycje, ale w żaden sposób od strony formalno-prawnej nie mógł być egzekwowany od mieszkańca, czyli mało tego, mieszkaniec mógł i miał prawo podłączyć się, podpisać umowę z Ekoraszym i rzucać ścieki zgodnie z obowiązującym prawem. W tej chwili będzie musiał wykonać ten fragment. To nie jest tak, że my po prostu robimy to, żeby zaoszczędzić naszym mieszkańcom kłopotu z wykonywaniem później drogiego elementu, który, tak jak powiedziałem, kosztuje około 5, 6, a nawet czasami może i 10 tysięcy złotych. Żeby nie czuli się oni pokrzywdzeni, że mają zostawiony ten odcinek tylko zakorkowany w linii granicy działki. Dajemy po prostu, żeby jakoś ujednolicić, żeby oni, bo generalnie gdybyśmy zrobili to z wytycznymi Unii Europejskiej i tak zostawiali, to oni są rzeczywiście bardzo stratni w porównaniu do tych mieszkańców, którzy mieli zrealizowaną po prostu dzielnię rewizyjną na terenie swojej działki. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jak chciałem dodać, nigdy nie będzie to taki stuprocentowy efekt, że wszyscy się zgodzą, wszyscy podpiszą, wszyscy do tego pójdą w sposób odpowiedzialny. Na spotkaniach, które odbywały się do tej pory, tych trzech spotkaniach z mieszkańcami tych trzech rejonów, w których będą równocześnie będzie szła ta inwestycja kanalizacyjna, wszyscy byli o tym informowani, zachęcani do tego, żeby jak w ten sposób najbardziej odpowiedzialny do tego podeszli, po to, żebyśmy my mogli osiągnąć efekt ekologiczny, o którym już wspominałem, który dla Funduszu Spójności wynosi 120 mieszkańców na kilometr bieżący sieci. Tutaj mówię o głównym rurociągu. Czyli jest to zadanie naprawdę trudne do wykonania i z tego zadania później będzie nas Unia Europejska, czyli Fundusz Spójności w tym wypadku będzie nas rozliczał. Niewykonanie tego parametru może nawet grozić w konsekwencji koniecznością zwrotu udzielonych środków. Stąd my mamy też nad sobą pewne rygory, które musimy jakby zrobić wszystko, żeby wykonać. Panie Wójcie, ja nie uczestniczyłam w tych spotkaniach. Powiem Wam, czy zdążymy z projektowaniem tych przyłączy i z realizacją, jeśli będzie kolektor robiony, żeby od razu robić ich przyłącza. Czy mamy gotowe projekty już kiedyś robione, czy będą one robione od samego początku? Zgodnie z ustaleniami, które mamy, część tych projektów mamy, zgodnie na przykład takie z ulicy na Skraju, bo tak jak pamiętamy, kiedy było rozpisane zadanie projektowania w ulicy na Skraju, to jeszcze w ogóle nikt nie myślał nawet o bycia w Unii Europejskiej, a co dopiero o finansowaniu tego zadania ze środków unijnych. Zaś w dwóch pozostałych zadaniach tego na dzień dzisiejszy nie mamy, jednak z ustaleniami z projektantem, który wykonywał tę sieć, wykona on te projekty w sposób gratisowy. I jeszcze jedno pytanie. Nie uczestniczyłam w tych spotkaniach. Panie Wójcie, czy to będzie ta sama firma robiła, która górną sieć robi? Tak, w tym wypadku będzie to ta sama firma, która wydaje mi się czuje pewne zobowiązanie, dlatego że w pewnych takich zapisach no to był okres sprzed 2-3 lat, więc te umowy oczywiście trudno powiedzieć, jakie one były, takie słowne, ale takie zapewnienia ona wtedy wykonała, że oddzielnym opracowaniem te elementy wykona. I te oddzielne opracowanie powiedziała, mamy zapewnienia, że wykona nam ten proces. Jeśli chcemy robić wszystko, żeby zsynchronizować roboty ziemne, które są, i to jest jeden z powodów, dlatego że obawiamy się, że jeżeli zostawimy na wysokości ogrodzenia ten kawałek tego przyłącza, to może się okazać, że mieszkaniec w ogóle nie będzie mógł tam się dokopać, bo będzie miał taką ilość wód, które
tego, dlatego w ten sposób wręcz rozmawiamy z mieszkańcami, ułatwiamy im tę pracę, żeby robili to do momentu, kiedy i w ogóle sam zakres tych prac, o których rozmawiamy, jest możliwy tylko wtedy, do momentu, kiedy wykonawca jest na terenie budowy, nazwijmy to tak. W momencie, kiedy on zejdzie z tego zadania, niestety mieszkaniec będzie już obarczony wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przyłączenia się. Ja mówię już z pełną odpowiedzialnością na dzień dzisiejszy, bez żadnej niechęci czy jakiejś innej do jakichkolwiek tutaj tych ulic. Ja nie mam jakiejś ulicy. Niektóre z nich nie będą mogły być zrealizowane, ponieważ nie mamy praw własności do tych gruntów. I dlatego też moja uwaga już do następnego budżetu, na następny rok, żebyśmy z pełną odpowiedzialnością wybierali ulice do realizacji projektów, dlatego że w chwili obecnej mamy nawet problemy z uzyskaniem pozwoleń na budowę tam, gdzie mamy oświadczenia mieszkańców, którzy zgadzają się, a powiat pruszkowski nam zaczyna takie, nie chce honorować takich uzgodnień. Uważając, że tylko badanie zgodnie z zapisami prawa jest możliwe, czyli trzeba by to zrobić w formie służebności na przykład, a samo oświadczenie jako takie nie ma mocy prawnej. Ale no, próbujemy tam na różne sposoby to regulować, ale wiadomo już, że nawet taka ulica Prusa, która wydawałoby się jest nowa, gdzie część mieszkańców już w ogóle kiedyś podejmowaliśmy stosowną uchwałę, zrzekła się tych działek na rzecz gminy, to jednak jest jeszcze jedna działka, która jest w prywatnej własności i nie została tutaj dokonana. Nie przejęliśmy prawa władania, w żaden sposób nie mamy prawa do tego gruntu. Także problemy w ulicach są bardzo duże. Jeśli chodzi o prawo własności, mamy takie przykłady, gdzie na przykład ktoś się zrzekł, ale zapomniał, że obciążył działkę hipotecznie. Też nie możemy jej przejąć. No jest wiele różnych sytuacji prawnych, które musimy najpierw regulować, zanim możemy przystąpić do projektowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2011. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy uchwała, co następuje. W paragrafie pierwszym zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 634 064 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Stan dochodów po zmianach wynosi 96 018 106 zł, z czego 1. Dochody bieżące 69 230 271 zł, dochody majątkowe 26 787 815 zł. W paragrafie drugim zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 634 964 zł i dokonuje się zmian zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Stan wydatków po zmianach wynosi 105 180 389 zł i obejmuje wydatki bieżące 63 099 418, wydatki majątkowe 42 080 981 zł. W paragrafie trzecim dokonuje się zmian w planie wydatków projektowych na okres roku budżetowego zgodnie z tabelą nr 2a do mniejszej uchwały. W paragrafie czwartym tam dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie piątym tam dochody z rachunków dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzonych w roku 2011 działalność określona w ustawie o systemie oświaty określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie szóstym dokonuje się sprostowania błędów pisarskich popełnionych w tabeli nr 2 do uchwały nr 7/67/11 Rady Gminy Raszyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn 2011. Punkt pierwszy w dziale 852 rozdział 85212. A w kolumnie plan przed zmianą zamiast kwoty 3 012 124 wpisuje się kwotę 3 012 125 zł. B. W kolumnie planu po zmianie zamiast kwoty 3 010 624 zł wpisuje się kwotę 3 010 625.
na dziale 921 zamiast rozdziału 90/106 wpisuje się rozdział 90/109. Paragrafie 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. W paragrafie 8. Uchwała mniejsza podlega ogłoszeniu. W paragrafie 10. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta.